Witam serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku z gry oczywiście Kronik Myrdane Archolos, czyli Goticzka 2 na modach, więc najlepszym modem na świecie. Moi drodzy, możecie zostawić lajka, suba i trochę laguje, ale to tak zawsze laguje na samym początku. Możecie wpaść na Twitcha, tam poddymiamy i tworzę aktualnie Rewinda, także akurat nie streamuję na Twitchu aktualnie, bo robię serii Wandzika, proste, ale na pewno tam pojawią się jakieś streamy. Sprzęt kurwa do koszenia frajerów Fortnite już został zakupiony, czyli nowa myszka, więc myślę, że będzie w porządku. A ja zapraszam was tutaj do serii, w której dobrze się bawimy i sobie chillujemy, czyli serii właśnie z Goticzka. Mamy tu jakieś ziomka, który chce z nami pogadać, więc na samym starcie pogadajmy. Dorobić sobie trochę złota? No kurwa, proste. Jasne, co trzeba zrobić? W sumie to nic wielkiego. Zwykłe zadanie gońca. Muszę dostarczyć te worki i narzędzia na plac budowy. Problem w tym, że nie uniosę wszystkiego jednocześnie. Wózka nie mam, a zostawienie tego tutaj też zbytnio. A zostawić tego tutaj też zbytnio nie mogę. W ramach nagrody odstąpię ci połowę mojej zapłaty. To jak będzie, pomożesz? My dogadani. Ruszajmy. A to od razu tak ruszamy? No czemu by nie? No, a halo? Co się dzieje? Trzymaj. Powinieneś sobie z tym poradzić bez większych problemów. Chodź za mną, tylko się nie ociągaj. Dobra, to lecimy. Coś czuję, że to będzie pułapka, ale nawet jeżeli to będzie, to mamy całkiem niezły łuk. W ogóle mam 700 golda, więc słuchajcie, trzeba znaleźć jakieś fajne zbroje, które będziemy mogli tutaj zakupić. Jak znajdę fajne zbroje, to z fajną zbroję jakąś, powiedzmy za tysiaka, bo coś takiego, to ją zakupię. Jak nie znajdziemy, to pójdziemy do naszego miasta, w którym zaczynaliśmy gierkę, te początkowe nasze miasto, zawsze zapomnę jak ono się nazywa. I tam wtedy to zakupimy. No, o, witam serdecznie. Dobra, jesteśmy na miejscu. No bo tam jest taka zbroja za 500 golda. Możemy przejść do podpisania umowy. Próbujesz mnie okraść? Próbujesz mnie okraść? Ja? Gdzieżby. Jako przykładny członek gildii kupieckiej. No tak myślałem właśnie. Nie nawiązać z tobą współpracę finansową. Jakiej umowy? Twojego dobrowolnego zrzeczenia się 200 sztuk złota. Już z daleka widziałem, że masz pełną sakwę. 200 monet nie sprawi, że będziesz biedniejszy, a dla mnie będzie nieocenioną pomocą. Jak kurwa nie sprawdzi się, żeby... Co? A co ja z tego będę miał? Gębę w jednym kawałku? Zadowolenie z opłacalnej umowy? Mogę też wspomnieć u kilku ludzi w gildii, że porządny z ciebie chłopak. Z pewnością pomoże to w dołączeniu do nas. Co ci powiem? Suck my cock. Nie oddam ci mojego złota. Rozpierdalamy frajerów. W takim razie będziemy musieli trochę ponegocjować. Chłopcy, pokażcie mu nasze argumenty. A jednak cię mam. Pyk. Save ich na Giga Cox i rozpierdalamy frajerów z łuku. Chociaż to wyglądają na kurwa silne gagatki. Więc nie wiem, czy nie będę tu potrzebował jakiejś kurwa pomocy. Bo na to ich jest trochę dużo ich. Trochę się obawiam. Jest save ich, więc jest spoko. W razie czego mam też save'a przed tą rozmową. Ale staramy się to roleplayować, jak nas okradną, no to będzie kurwa słabo, więc... W ogóle ciekawe, czy ktoś przeszedł Gotika, w którym jakby jak ginie, to ginie i zaczyna od nowa. To wtedy fajne to by było, bo w jakimś stopniu byś musiał bardzo uważać i o wiele bardziej byś się wczuwał w rozgrywkę. No. O! No coś tam biją chłopaki, coś tam biją. Straż! Straż! No kurwa, ktoś mi tu pomoże, czy nie? Ale wypierdupcaj. Dobra, tutaj będzie lepszy sejwik, będzie lepszy sejwik. Zapisujemy. Jeszcze raz, sejwik i kusimy frajerów. Czy straż nam pomoże?
No pewnie jak to straż będzie miała to głęboko w dupie. W tej grze i ogólnie takie mam wrażenie, że oni wszystko mają w dupie. Ale w tej grze to już w ogóle mają wszystko w dupie. Co wam powiem ciekawego? Przychodzą święta, kupiłem sobie kilka rzeczy, m.in. myszkę, słuchawki. Nie takie, tylko takie do telefonu, żeby móc sobie słuchać muzyki. Kupiłem telefon. Może dokupię jeszcze nowy dysk. Zastanawiałem się między kartą graficzną, ale to myślę odpuszczę sobie. I karta graficzna zostanie zakupiona, ale nie teraz. Chodź tu, śmieciu. Który to? Którzy to? A, to ten... Chodź tu, kurwa, i mnie nie denerwuje. Tamten po dachu biega. Jebany. Chodź tu. Pyk. Dobra, to jest frajer. Nieźle. Frajer. Dobra. Oddawaj, wyskakuj z golda. Co tu jeszcze masz? Pałkę, wyskakuj. A ja idę skosić tamtych. Dobra, myślałem, że będą mocniejsi. Odłóż broń, teraz cię mam. Ty mnie masz. Tyś mnie miał. Ło, dobra, boby. Dobra, ale chodź tu, słuchaj. I chyba musimy przedyskutować wyskoczenie. Proszę nie wstałać. Gleba. Niczego tu nie znajdę. Prosty nóż, ty też nie stawaj. Zastanów się, co robisz. I wyskakuj z wszystkiego, co masz. Wszystko. Ty chciałeś ponegocjować coś jeszcze? Panie Edward, czy jak ty tam masz? Coś jeszcze do powiedzenia? Wygrałeś. Zostawimy cię w spokoju. Z takim ciosem to nic dziwnego, że masz tyle złota. No i wszystko, dostawa materiałów. Misja wypełniona, prawda? Chyba tak, bo widzę, że nie ma tu. Dobra, także idziemy dalej. Takim akcentem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Idziemy, zwiedzamy sobie miasto, czyli dokładnie to, co robiliśmy w poprzednim odcinku. Kontynuujemy to i robimy to nadal. Nie wiem, gdzie się znajduje na mapie. O, widzę, gdzie się znajduje. Muszę iść w... No, w którą stronę muszę iść? Idę, na razie muszę iść prosto. Ja już byłem w tej dzielnicy, czy ja się tu znajdowałem? Kurwa, możliwe, że nie. Jakoś nie kojarzę. Jest tu jakiś obywatel. Coś tu się dzieje, tu se coś składa, tu jest jakieś wino. Mogę to podnieść? Zobaczę, czy mogę to podnieść, jak zapiszę tylko gierkę. No i właśnie dlatego chciałem to skupić, bo w takim wypadku muszę czekać 25 sekund, aż się wszystko załaduje. Więc myślę, że mogę dla widzów sprawić prezent, żeby widzowie nie musieli czekać też. Tylko prezent dla mnie. Pewnie, że młotek ukradnie, pewnie, że to ukradnę. Tutaj co się dzieje? Drzwi jakieś. No otwieraj. Halo. No, co się dzieje? Chyba jednak nie mogę tu wejść. Ale dziwna jest taka animacja, że podchodzę do... zejście do kanałów. Jocie chruper. No dobra, my do kanałów musimy się udać. Chyba. Ale nie teraz, na pewno nie teraz. Co tu mamy? Zew ognia, piekarnia. Witam pana piekarza. Hey, witam serdecznie. Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Wszelakimi sprawami urzędowymi zajmuję się... Jasne. To nie... O kanałach? Coś ciekawego może? Gdy wracałem wieczorem do domu, widziałem, jak grupa bezdomnych schodziła do kanałów. Może mają tam jakiś rozbity obóz? Lepsze to, niż bycie przeganianym przez straż. Okej. O mieście? No raczej nie, pohandlujmy. Chleb w ogóle jest w miarę tani i w miarę dużo odnawia punktów tego trafień, więc ogólnie chleb się opłaca kupować, ale na razie nie czuję, żebym jakieś turbo miał dostać w pierdol tutaj. Jak tu takie boby będą mnie atakować, to na chillku. Mroczny paladyn, browarnia. Witam serdecznie, Tomasie. Cześć, tutaj Tomas. Cholera, Joe, miałeś ogarnąć te kufle. Joe. Przepraszam, jestem Tomas, piwowar, a ty to? Marvin. Marvin, ładne imię. Co się tu sprowadza, młody człowieku? Czy też jesteś pasjonatem tego wspaniałego trunku, który może zachwycać bogactwem doznań bardziej niż wino? A jak? A co nie, jak tak? Tylko rozejrzeć. Śmiało! Tu jest moja mała karczma. Możesz w tym miejscu napić się świetnego piwa. Osobiście. Nie no, nienawidzę piwa tak ogólnie. Nienawidzę. Jest nasz magazyn surowców. Nienawidzę piwa. Najgorszy trunek na świecie, kurwa. Bardziej polecam ci jednak zajrzeć pod pokład. Ja tylko takie pizdowate.
jakieś soczkiem, coś takiego. Da się jeszcze wypić. Sam ważysz. Ja jednak jestem fanem. Oczywiście. Możesz obejrzeć wszystko, kiedy tylko będziesz miał ochotę. Idź do Joe. Poczęstuj się piwem. Pierwszy na mój koszt. Ja jednak jestem fanem mocniejszych trunków. Pokaż mi, co tu masz. O, mogę ci okraść mieszek, dawaj. A teraz to odłożyć. Rosny palany nas trzymałem, super. Powiedz mi o możesz tego produktu. O, możemy sobie, może będziemy mogli piwo otworzyć. Ale by było zajebiście. Powiedz mi, jak zacznę nudzić, bo mogę o tym mówić bez końca. Dobra. Lepiej będzie, jeśli przejdziemy do pracowni. Dobra. No to chodźmy. Dawaj, dawaj, Tomas. Zadupcaj, tu nie ma czasu. Nie ma czasu, pokaż mi, jak się piwo robi, tylko szybciej. To jest Joe? Jest to Joe. Joe to jest, kurwa, kozackie imię. Joe. Cała magia odbywa się tutaj, w tych kadziach. W tym po prawej ważę piwo. Zwykle otrzymuję gotowy słód, ale czasem muszę go sam przygotować. Moszę wtedy ziarna i pozwalam im wykiełkować, a potem suszę je. Zależnie od tego, jak to zrobię, otrzymam inne piwo. Opowiem ci ogólnie, nie będę zanudzał. Następnie roztarty słód gotuję i dodaję do niego chmiel. Musi to potrwać kilka godzin. Po wszystkim piwo stygnie, a ja dodaję do niego szczyptę magii. Uważane piwo musi postać przez jakiś czas w tej drugiej kadzi, aby nabrało wszystkich potrzebnych walorów. No i już! Przelać do beczki albo prosto do kufla i smacznego! Trochę to skomplikowane. Zawsze wychodzi dobre. Moim zdaniem nie, ale ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie. W każdym razie nikt jeszcze nie wylał mojego piwa celowo. Co innego po pijaku. Rozumiem. Co słychać? Ja też jestem krytyczny wobec siebie i zawsze jak robię materiał, to mówię tragiczny. Mogłem poddymić coś. Znaczy rzadko mam tak, że mówię, ale świetny materiał. Aktualnie skupiamy się na dwóch rodzajach piw. Joe czasem mi pomaga, ale najczęściej pracuje sam. Bo Bob zajmuje się prowadzeniem. Bob to jest też fajne imię. Ważymy mrocznego paladyna i wyspiarskie. O którym z nich mam ci powiedzieć? No powiedz mi, no może. Powiedz mi o mrocznym paladynie. Poznajmy historię mrocznego paladyna. Wiedziałem, że cię zainteresuje. Podoba się nazwa, co? Sam wymyśliłem. No więc, to moja duma. Mam plan zawojować tym piwem świat. Nie chodzi o mnie czy o złoto. Chcę, żeby ono zawojowało świat. Naprawdę, jest tego warte. Nie jest to jednak piwo dla każdego. Jest mocne, czarne, prawie jak smoła. W smaku bardzo intensywne. Miałbym kawę, ja zawsze piję taką kawę, że bo ja nie wsypuję łyżeczkami kawy, tylko łyżką. Biorę, taka łyżka wystaje gdzieś w tyle, wsypuję i kawa. Tak zwana jebana smoła, jak już mieszasz, kurwa, to jest takie gęsto zawsze ta kawa. I nie da pić. Trochę się rozgadałeś. Rozsklejona taka smolisko jebane. Wszystko w jakichś małych kubkach takich. Nie zdradzę ci oczywiście wszystkiego. Muszę pilnować swoich interesów. Odkryłem sposób na palenie słodu uzyskanego z pszenicy. Dzięki temu piwo ma ciemną barwę i bogactwo smaku. Ale jaki ma aromat! Tę paloność czuć i w smaku, i w zapachu. Pij je jak wino, powoli, wydobywając z niego całe jego bogactwo. Powiem ci tak, jak chcesz po prostu wyżłopać piwo, to weź wyspiarskie. Nie obrażę się, ale polecam mrocznego paladyna. Okej, ja polecę piwie wyspiarskim. Dobre piwo, po prostu dobre piwo dobrej jakości. Z najlepszej wody i słodu pszenicznego, jakie jestem w stanie zdobyć. Dobre na każdą okazję, do posiedzenia ze znajomymi, do obiadu, kolacji. Po prostu piwo dla każdego. Takie mają największe wzięcie. I żeby być w stanie utrzymać zakład, potrzebuję takiego produktu. A dlaczego akurat tak się nazywa? A, to jest dość ciekawa historia. Ten browar kiedyś się tak nazywał. Browar Wyspiarski. Chciałem tak uczcić pamięć dawnych właścicieli. No, ale miałem opowiedzieć ci o piwie. Do słodu pszenicznego dodaje się trochę chmielu. Dzięki temu piwo ma delikatną goryczkę i ciekawszy smak. Świetnie gasi pragnienie. Zawsze staram się je podawać tak, żeby było chłodne. Jest jasne, mętnie. Nie uderza zbyt mocno do głowy. Po
prostu piwo na każdą okazję. Może i... Dobra, co tutaj wyzycie? To już wiemy. Aktualnie skupiamy się na dwóch rodzajach piw. Joe czasem mi pomaga, ale najczęściej pracuje sam, a on zajmuje się prowadzeniem karczmy. Ważymy mrocznego paladyna i wyspia... No to już słyszałem już. Pokaż mi te towary, pokaż. Mocne piwo. Składnik gotowanych potraw. Ja w ogóle mam... Mi chmiel w ogóle tu rośnie. Ja mam takie... To zajebiście wygląda, taką mam... Karmik i ten karnik jest jakby na nim rośnie taki chmiel, kurwa. To jest zajebiste. Nawet nie wiedziałem, że ta chmiel zajebiście rośnie. Nie wiem skąd tu się wziął chmiel, ale i tak fajnie to wygląda. Piwo wyspiarskie, okej, okay, jasne, mętne piwo. Mroczny paladyn, jocie kręca. Składnik piwo butelkowe. A to jakieś zwykłe piwsko, tak? Dobra. Mam dla ciebie pierdą propozycję. Sprawa jest delikatna. Posłuchaj, muszę jakoś rozpowszechnić mrocznego paladyna. Tak myślałem właśnie, że tak będziemy, tak. Nawiązać współpracę? Raczej nie chodzą po karczmach. Muszę zrobić pierwszy krok. Gdzie w tym moja rola? No właśnie! Zareklamujesz mój towar u kilku wpływowych osób w mieście. Co ty na to? Nie będę skąpił złota. Mam dogadani. Mam znajomości. Mógłbym pomóc ci załatwić jakąś delikatną sprawę, jeśli masz jakieś kłopoty. Czemu nie? Dobre piwo trzeba pokazać światu. Dobre piwo trzeba pokazać światu. Raz, ale z tym głośno trochę. Co z nimi zrobisz? No twoja sprawa. Ale przynajmniej po jednej musisz dać do spróbowania moim przyszłym klientom. Pamiętaj. Dobra, samo pierdolę, co będę. Może chcieć butelkę na później. Nie wypij wszystkiego. Moja oferta to 100 sztuk złota za skrzynkę. Tyle właśnie oferuj. Niżej nie zejdę. W skrzynce jest 20 butelek. Gdybyś nie wiedział. Pójdziesz do 5 osób. Karczmarze, Gerstand i Helga. Kwatermistrz straży Lenard, Wlady, właścicielki burderu i Lorenzo, przedstawiciel gildii kupieckiej. Tylko pamiętaj, żeby zawsze mieć przy sobie mrocznego paladyna. Bez niego nawet nie zaczynaj z nikim rozmowy. Masz jakieś pytania co do któregoś z nich? Tak, gdzie jest burdel? Co z tą właścicielką burdelu? Tu może być trudniej. W jej lokalu są sprzedawane chyba tylko wina z wyższej półki. Pewnie chce nadać prestiżu burdelowi. Przekonaj ją, że mój produkt jest trunkiem z wysokiej półki. Chociaż, jeśli ci się nie uda, to nie przejmuj się. Nie mam zbyt wielkich nadziei. Dobra, dalej nie pytam. Do burdelu. Nie no, no, jak jest tyle opcji dialogowych, to żal nie skorzystać. Straży miejskiej miałby od ciebie kupować piwo? Trzeba pogadać. Zdziwisz się. Cieszyć się gierką, ale do burdelu już chcę iść. Mają prawo do odpoczynku. Chyba jasne, że w straży wolą, żeby siedzieli oni w koszarach zamiast szlajać się po mieście. A piwka, każdy ma prawo się napić. Dostarczam im na razie małe ilości, ale mam nadzieję, że mroczny paladyn ich zainteresuje. Warto spróbować. Chcesz współpracować z gildią kupiecką? Czemu nie? Mają potężne kontakty, duży rynek zbytu. Dla mnie to spory zarobek, ale przede wszystkim budowa marki mojego piwa. Jeśli uda ci się ich przekonać, to naprawdę będę bardzo wdzięczny. Dobra. Powiedz mi coś o Gerstandzie. Z tym człowiekiem wiążę spore nadzieje. Niestety, nie prowadzę z nim zbyt dużych interesów. Długo już prowadzi interesy z gildią kupiecką i lokalnymi dostawcami win. Dlatego musisz się postarać, żeby moje piwo go zainteresowało. Z tego co słyszałem, jest wielkim miłośnikiem wina. Uwielbia jego bogaty smak i aromat. Może spróbuj iść tym tropem. Jego karczma znajduje się przy wschodniej bramie, zaraz na wejściu do Starego Miasta. Opowiedz mi coś o Heldze. Ma karczmę. Helga. Co prawda, my do tej Helgi chyba idziemy. Smakosze tanich trunków. Ale każdemu trzeba dać kustosy. Helga kupuje ode mnie dość duże ilości wyspiarskiego, więc pewnie skusi się na nowy produkt w karcie. Świetnie. To już chyba wszystko. Powodzenia. Wróć do mnie, jak już pogadasz z każdym z nich. No to będziemy oczywiście robić przy okazji. Na razie nie wypełniam tej misji. Ty, ale ty masz tyle tu rzeczy. Ja bym... Tak, idź. Ja bym może zapisał grę, bo jak on tu przyjdzie i nagle ja mu zobaczy i będzie przypał, to te dialogi będę musiał od nowa, kurwa, przechodzić. Więc przerwa.
Dobra, box. A ty, ale ja tu naprawdę a nie, myślałem, że te skrzynki też mu mogę wszystko tu pookradać. Co prawda wszystko nie, ale trochę tych piw tu leży, więc to co, ja nie wezmę, oczywiście, że wezmę. Co miałem mówić, że jest minęło 20 minut odcinka, a ja mam wrażenie, że ja nie powiedziałem kurwa nic. Za każdym razem jak coś kradnę, to on przerywa rozmowę. Dziwne. No, minęło tyle minut i cały czas się dialog prowadził i ja nie zdążyłem nawet nic powiedzieć. Już nie wiem, co chciałem powiedzieć na samym starcie. Nakopaliśmy tych chłopów i przez 15 minut ten chłop opowiadał kurwa o piwie. Słuchaj, ja się muszę... Joe! Chodź tu, Joe. Nie wiem dlaczego jak słyszę Joe, to mi się kojarzy ze śliski Joe. Nie wiem. Ale tak mi się kojarzy. Kim jest śliski Joe? Też nie wiem. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dzięki, Joe. Słuchaj. O kurwa. Nie. Co o tych kanałach możesz mi opowiedzieć. Gdy wracałem wieczorem do domu, widziałem jak grupa bezdomnych schodziła do kanału. Nie mogę tego skipnąć. Nie jesteś wcale. Masz coś do picia? Proszę, to dla ciebie. Dzięki. No i wszystko. Joe to jest szef. Dobra, widzę, że każda postać się na tych schodach buduje, nie buguje, nie tylko my. Dobra, pogadali. Misję oczywiście będziemy wykonywać, ale później. A, bo tu jest targ widzowy. No tak, to oczywiście, że tu byliśmy. Czy oni mieli coś ciekawego na tym targu? Tu chłop by chyba miał fajne rzeczy. My mamy zręczności 40, ale to nie wiem, czy on nie miał za 45 czegoś. A nie, wymagana zręczność 35. To mógłbym to kupić, tylko... Nie no, fajne. Tylko kosztuje 200. I tu już się problem zaczyna. Tu już się zaczyna pan problemo. Czy to kupować, jak ja i tak z tego nie biję praktycznie z pięści? Jakby wiecie, z miecza, czy tam kurwa pałki. No nie macham jakby, nie macham knagą, mieczem albo czymkolwiek, więc chyba na razie odpuścimy sobie. Chodźmy dalej, czy ten tu nadal stoi? Nie. Tutaj szliśmy, ale ktoś nas zaczepił. Czy bezdomny też nas zaczepi? Co się dzieje? To bardzo drobna sprawa. Nie będzie to pana wiele kosztować, a mi bardzo pomoże. Potrzebuję tylko jednej sztuki złota od pana. O nic więcej nie proszę. No proste. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opiece. Mam nadzieję, że mi więcej nie skroi. Dobra, co nie rzucę golda, jak rzucę golda. Co tu się dzieje, co tu jest? To jest lewa strona, to jest jakby miejsce gildii kupieckiej. I ocie kryńco. A ja bym kurwa zbroję kupił, no tak mnie nosi, żeby zbroję kupić. No ja, pójdziemy do tej gildii kupieckiej, bo tu jest ich chyba kurwa miejsce. Ale może nie teraz, może po... Ja pierdolę, ile tu jest miejscowości, ile tu jest miejsc zajebanych. Ja będę w tym mieście przez 6 godzin, kurwa, zanim... I jeszcze 6 odcinków z miasta, ja nawet nie odkryję, co tu się dzieje. Nie no. I z każdą postacią można porozmawiać. Dobra, wracamy do tej gildii kupieckiej, może oni nam coś powiedzą ciekawego. Na pewno tu będą jakieś ciekawe misje. Co się dzieje, słuchaj. Czy tu będzie coś poukrywane? Na bank będzie coś poukrywane. Tu na bank, tu wygląda miejsce jak coś, co musi być. No co? Aż ja zdziwiony, że tu nic nie ukryte. Jak jest zdziwiony? Dobra, dawaj te strzały. Pożyczam. Sprząta właściwie, nawet wykonuje robotę. Słuchaj. Co słychać? Nie mam czasu na pogawędki. Odejdź i nie zadawaj mi więcej głupich pytań. No, pogadali w takim razie. Najemnik, nie. Ernesto, witam serdecznie. Kim jesteś? Kim jesteś? Nie słyszałeś o mnie? Skąd ty się rwałeś? Mam na imię Ernesto. Jestem właścicielem największej ilości winnic w całej Mertanie. Nawet król trzyma jedno z moich win w swoich winnicach. Mogę kupić od ciebie wino? Chyba na głowę upadłeś! Myślisz, że osiągnąłbym taki sukces, zajmując się osobiście każdym przybłędą, który prosi mnie o flaszkę? Zajmuję się tylko poważnymi klientami. Biznesmen.
I jak tam twoje wina? Do mojego lokalu zaglądają ludzie z różnych stron. Każdy z nich z jakąś tajemnicą. Każdy za jakąś fasadą. Dopiero gdy na stołach pojawiają się karafki czerwonego trunku, zadłużeni kupcy bratają się ze ścigającymi ich urzędnikami. A magowie ognia i wody do późnych godzin dywagują o wierze. Tym właśnie jest potęga wina, chłopcze. Ten niezwykły napój pomoże ci zjednać każdego. Ale dzisiaj dialogowy odcinek. I co, ja będę gadał przez... Odcinek zakończy się tak, że nic nie zrobię, tylko będę prowadził dialogi z postaciami. Hej, ty tam. Chyba nie mam wyboru. Nie chodzi. Oczywiście, od razu widać, że należysz do tych, którzy szukają roboty. Nie, ale szukam zbroi. Mówimy? Sprawa jest prosta. Dostaniesz ten wypchany po brzegi złotymi monetami mieszek i zasłużysz na wdzięczność gildii kupieckiej, jeśli znajdziesz najemnika zwanego Sander i przyniesiesz mi od niego wieści. Chodzi o jakieś konkretne informacje? On wie, o co chodzi. Dowiesz się wszystkiego, jak już go znajdziesz. Powinien kręcić się gdzieś w pobliżu karczmy, w wiosce Silbach. Mhm. No spoko, i tak tam pewnie. Wszystkiego się dowiem. Doskonale. Pamiętaj, jaką stawkę masz do zgarnięcia. No spoko, to raczej tam udać się ciężko nie będzie. Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty, więc mów prędko, o co chodzi. Wyglądasz na niezależną kobietę. W jaki sposób dostałaś się do gildii kupieckiej? Nie daję sobą pomiatać i kiedy trzeba, potrafię dopiąć swoich spraw. Nie proszę zwykle nikogo o pomoc, bardziej wolę współpracować. Z czasem nabrano do mnie respektu. I to mi pasuje. Sama wypracowałam sobie swoją pozycję w gildii i bardzo dobrze na tym wyszłam. Nie mam prawa narzekać. Okej. Okay. Czym handlujesz? Znajdziesz u mnie wszystko, czego może potrzebować każdy mag lub nowicjusz. Rozejrzyj się, może i dla siebie znajdziesz coś interesującego. Skąd bierzesz swoje towary? Nie. Wybacz, ale traktuję to jako swoją tajemnicę zawodową. Nie mogę ci powiedzieć. Dobra. Magowie chętnie kupują od ciebie towar? Oczywiście. Jestem jedyna w całym Archolos, która oferuje towary wyłącznie dla magów i nowicjuszy. Oczywiście nie tylko magowie u mnie się zaopatrują. Zwykli obywatele miasta też chętnie do mnie zaglądają. Widzę, że interes się kręci. Dzięki Innosowi. Tak, kobiecie ciężko jest coś osiągnąć tutaj. No chyba, że osiągnięciem nazwiemy sprzedawanie swojego ciała w burdelu. Mi na szczęście udało się tego uniknąć. Ktoś musi je kupić, więc... Chętnie obejrzę. W jakiś sensie jest to osiągnięcie, prawda? Co tu masz? Bryły lodu, nie, pięści wichru, otwieranie zamków, spoko, w sensie... Otworzenie szkieletu goblina, to są fajne rzeczy, to przywoływanie tych różnych rzeczy. O, obudzenie golema, to są super rzeczy, przemiana w wolną bestię. Spoko, to są rzeczy. Najbardziej mi interesują rzeczy, w których przyzywam różne zajebiste potwory i one koszą, natomiast no umówmy się, nie będę płacić za to 300 golda. Co robisz dla Araxos? To co każdy wynajęty przez tę organizację o moim stopniu. Ochraniam kupców, latam na posyłki, od czasu do czasu pomagam w polowaniu. Swoją drogą jestem dokan. Jak leci? A nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Okej, okay, nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc zapewne spotkamy tą postać jeszcze kiedyś przy okazji jakiejś misji. Hej, kim jesteś? Na imię mi Karamon i jestem najemnikiem gildii. Chyba wcześniej cię tu nie widziałem. Jesteś tu nowy? Jestem Marvin i na razie tylko rozglądam się po okolicy. No cóż, jeśli nie jesteś szpiegiem konkurencji, nikt chyba nie będzie miał nic przeciwko. Myślisz nad pracą dla gildii? Jeszcze to rozważam. Jeszcze to rozważam. Każdy tak mówi, a i tak prędzej czy później trafia na dywanik Lorenzo. Wierz mi, jeśli szukasz dobrego zarobku i potrafisz walczyć, nie ma dla ciebie lepszego miejsca niż to. A co ze strażą miejską? Zapomnij o nich. Od razu po tobie widać, że nie leży ci wypełnianie zachcianek opasłych sierżantów. Jeśli postanowisz dać nam szansę, pogadaj z Lorenzo. Oprócz przydzielania zadań, zajmuje się on też rekrutacją nowych. On tutaj jest szefem najemników? Lorenzo jest zarządcą gildii i człowiekiem odpowiedzialnym za przydzielanie zadań
zarówno żółtodziobom, jak i pełnoprawnym członkom naszej organizacji. Kapitanem najemników jest Adelard. Jednak żeby zostać jednym z nas, masz przed sobą jeszcze długą drogę. Dzięki za radę. Powodzenia. Dzięki. Idę zwiedzać dalej, pierdolę tych najemników. Ale to ja sobie teraz tego mogę wejść do nich i powiedzieć: witam serdecznie, ja chciałbym do was dołączyć? Chyba tak. Czy my chcemy dołączać do gildii kupieckiej, czy rozumiem, że mamy jakby dwie wybory, czyli dołączyć teoretycznie dwa wybory, tak? Bo zgaduję, że główna fabuła popcha nam dalej, popcha nas dalej do tego starszego miasta. Więc zgaduję, że żeby zostać tam obywatelem, musimy albo dołączyć do gildii kupieckiej i wtedy takie zezwolenie, czy tam obywatelstwo dostaniemy. Albo będziemy musieli dołączyć do straży miejskiej. Więc chyba będzie trzeba zdecydować. O! A co to jest? Wejście do kanałów? Co to jest? Wejście do kanałów. Na razie sobie odpuścimy. Na razie to ja bym poszedł jeszcze tu pozwiedzał, co tu się dzieje. I tyle, drzwi. Mam wrażenie, że nic nie zrobiłem w tym odcinku. Powiedziałem trzy słowa, jakby nic się nie zadziało. Nie wiem, jak to jest z perspektywy kogoś, kto to po prostu najzwyczajniej w świecie ogląda. Może tak nawet lepiej prędzej, niż ja pierdolę jakieś głupoty i biegam w kółko, no nie? O! Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Aha. Kim jesteś? Jestem Garrosz. Dowodzę łowcami gildii kupieckiej Araxos. Oczywiście tylko tutaj, na Archolos. O co chodzi? Co słychać? Co słychać? W całej gildii kupieckiej Araxos wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czegoś potrzeba? Chcesz nawiązać z nami współpracę? Chyba nie chcę. Na razie, przynajmniej. No, skroiłbym ten... Oj! Kroiłbym tutaj eliksir, tak leży samotny, to mu pomogę się wziąć. I zapisałbym grę, bo coś czuję, że zaraz może się coś stać przykrego. Sawę. Kurwa, to zapisywanie, zobaczcie ile to trwa. Patrzcie, pokażę wam na własne oczy ten, chociaż nie, no przecież nie widzieliście. Ale to jeszcze raz was pokażę. Dysk SSD. Dysk SSD. Halo? Nie, trzeba poważny taki dysk SSD zakupić. Z prędkością 3-4 GB odczytu zapisu i wtedy będzie w porządku. Takie dyski nie są drogie, co ciekawe, bo ja patrzyłem i za 5 stówek takie zajebiste dyski chodzą. Nie wiem czy... nawet nie wiem jak tu komputer jest skonstruowany, czy trzeba tam... To są takie dyski, co się pyk, takie małe to są. Wkładasz i przykręcasz. Ja nawet nie wiem jak one się nazywają. Szlaki sprowadziły się do mnie. Raczej ja mam... Jak się masz? Płytę główną za 2000 zł, albo 1,5 kalocka, więc raczej ma takie miejsce. Na takie coś. Jest to nowa jakby płyta główna na wypasie. Więc powinno być git. O, wyskakuj z mieszka. Więc powinno być git. Chyba są takie zakupy, ale zobaczymy. Czy musiałeś rozmawiać zarówno z Kolgiem, jak i Furegiem? Tak. Wolę nie zostawiać niczego przypadkowi. Odpowiedzi na podstawowe pytania mają dokładnie opisane i wyuczone, tak by zapewnić klienteli doskonałą obsługę. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie jesteś pijany przewodnik. Prawda? Na przewodników zatrudniamy raczej osoby, które spędziły na Archolos przynajmniej kilka lat. Ale jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Słyszałem, że jeden z przewodników regularnie upija się na służbie. Zniechęca to ludzi do korzystania z jego usług, więc tracę każdego dnia dochody z całej dzielnicy. Przejdź się po mieście i porozglądaj się za tym pijakiem. Gdy już będziesz któregoś podejrzewał, porozmawiaj z nim i powiedz, żeby cię gdzieś zaprowadził. Jeśli będzie się chwiał, kiwał albo robił coś wskazującego na upojenie, to natychmiast wróć do mnie. W takim razie będę miał oko na pijanych gońców. Okej, okay, mamy misję, jak się masz? Interes się kręci. Moi chłopcy regularnie napełniają moje kieszenie przyjemnymi kwotami. Super. Czym się zajmujesz?
Zajmuje się organizowaniem pracy przewodników. Z każdym dniem nie mają pojęcia, co gdzie jest, a my za kilka marnych groszy pomagamy im odnaleźć to, co w życiu najważniejsze. Drogę do celu. Załatwiam też dostawy mafii. Negocjuję z Lorenzo opłaty za korzystanie z jego gońców. Okej. Właściwie to szukam swojego brata. Powiadasz. To życzę powodzenia. Ja w młodości szukałem swojego ojca, ale nic dobrego z tego nie wyszło, mówię ci. Codek. No nic, co z tym tak jest, widzowie. Ja pierdolę, ile postaci, ja chcę kurwa zbroję, tylko rozumiesz? Od... Bez właściwego klucza nigdy tego... No nic, witam serdecznie, panie Griffie. Hej, kim jesteś? Nazywam się Griff. Gdziekolwiek można przeżyć wartą spisania przygodę, jestem także i ja. Polowanie na trolle? Robiłem to. Wspinaczka na wulkan? Można, czemu by nie. Opłynięcie wyspy? No mało co nie zostałem pożarty przez morskie potwory, ale zrobiłem to. Okej. Masz w planach kolejną wyprawę? Cały czas o tym myślę, ale to musi być coś niesamowitego. Nie można spoczywać na laurach. Każda kolejna przygoda powinna być większa od poprzedniej. Tak więc, póki nie wymyślę czegoś, co naprawdę wstrząśnie wszystkimi, to korzystam z uroków miejskiego życia i sprzedaję różne pamiątki z moich wypraw. Pokaż te pamiątki. Pokaż mi swoje towary. Co to jest? Bestiariusz? Nietoperze? Wow. Nie wiedziałem, że to są nietoperze. Serce lodowego, skóra ognistego, jocie kryńca. A to będziemy wiedzieć przynajmniej. Księga o mieszkańcach Nordmaru. O zastosowaniu żądeł krwepijców. Ile? 1000 golda? Nie. Co słychać? Co słychać? Jak to Varaxos? Dobrze. No, nawet bardzo dobrze. No dobra, to pogadali. Idziemy dalej, widzowie. Idziemy pytać. Zanim jest stąd wypierdolam pewnie, bo tu se chodzę tego. Czy ktoś wkurwi? Nie no, szkatułkę ja nie mogę upierdolić. Witam. Ronia. Czym się zajmujesz w Araxos? Nazywam się Ronia i jestem archiwistką gildii. Segreguję wszystkie umowy, kontrakty, tworzę ich kopie, takie tam. Jeśli nie przychodzisz z niczym ważnym, to wybacz, ale jestem zajęta. Jak praca? Bardzo przyjemna. Nie rozpraszaj mnie. Rozumiem. Czytam syregam na książki dla widza. Może będzie coś ciekawego napisane. Mężczyzna wzdobiony wyszedł z namiotów i rozprostował kości. Czując pozew rzeźkiego powietrza, w pośpiechu opatrzył się futrem i łych wina. Chłopak drżał z zimna. Co jest? Poprzedniej nocy wykopali fosę. O co chodzi? A cieszył się w duchu, że to już koniec. Po ostatniej chwili osunął się do wykopalni poniżej fosy i przestał cokolwiek odczuwać. O, jakiś sadek historia. A przeczytajcie sobie, bo to nie będę czytał na odcinku. Słuchaj, no mogę sobie chyba... Nie no, pewnie nie mogę sobie zwinąć. Trochę się boję zawinąć tutaj z regału. Chociaż ostatnio jak ktoś kradłem z tego regału na książki, to aż tak się nie dopierdzielili, no o nic. Jo, ci kręcę, jak ja tyle czekam na zapis, to mnie zaraz coś rozdupcy. No co, pożyczę pergamin, ale się nie zorientują. Jest tu coś jeszcze? Na pewno. O, chyba nie ma jednak, co ciekawe. Regam na książki, czysty pergamin, ale na pewno jest tu kurwa jeszcze 6 postaci, z którymi chciałbym pogadać w tym odcinku i zamknąć tą... Uuu! Fajnie, ale ja już chyba znam tą książkę niestety. Ja bym chciał się nowego poziomu nauczyć. Wejść na next level, tak zwany. Przewodnik obcokrajowca, spoko. Referencje, jasne. Daj mi tą... Ja to wziąłem, czy nie wziąłem tego? Wziąłem. Gdzie jest mój poradnik, kurwa, początkującego kradzieja? Znam już tą księgę, no, niestety. Potrzebujemy poradnik dla zaawansowanego kradzieja. Światło, pergamin, no wezmę i nic tu więcej się nie dzieje chyba. Idziemy porozmawiać, chociaż już 3 razy mówię, muszę iść do toalety, nie dam rady kończyć odcinek. To dokończmy ten wątek, to na pewno jeszcze kogoś znajdziemy ciekawego.
Na pewno to nie wiem. Jest tu ktoś jeszcze w sumie? Tu coś jest? Co to jest? No wino widzę. Z tą gadałem czy nie? No nie, ty jesteś najemnik, a tu widzę wasz skórzane mieszki. Ale to może nie będę kraść, bo się trochę boję, że mi nakopią do dupy. O, ja mam zapis, który się zapisuje 300 godzin. Witam serdecznie, ty wyglądasz na kogoś giga koksa jakiegoś. Tylko, o, możesz mieć zbroję, słuchaj. Co słychać? Nie widzisz, że jestem... Ale jak? Kto pohandlowali? No i wszystko, Sadek. Dobra, regał na książki to przeczytam dla widza. Co tu jest ciekawego, jakaś opowieść? A to raczej do wykorzystania broni dystansowych, to raczej takie bardziej poradniki. Chyba to przeczytaliśmy już, bo nie widziałem, że dostał expa. No nic, tu pewnie będziemy mogli się dopiero, on nam sprzeda rzeczy, jak my będziemy dopiero na przykład w gildii, dołączymy do gildii, to wtedy on nam będzie wyposażał nas w zbroję i tak dalej. Więc na razie zaliczam takiego tak zwanego pasa. I kończymy dzisiejszy odcinek, chociaż w tym odcinku nie zadziało się nic z mojej strony, to mam nadzieję, że gierka utrzyma jakiś w miarę logiczny poziom. W następnym odcinku idziemy po prostu dalej zwiedzać i tyle. I nie wiem, bo to jest tak kurwa ogromne miasto. Ja sobie nie spodziewałem się, że to jest tak wielkie miasto, przecież spędzimy 5 odcinków na samym odkrywaniu miasta, także no miasto jest przepotężne. Więc nie tylko będziemy tu wypełniać misje przez najbliższe 20 odcinków, no ale musimy najpierw poznać tutaj postaci i poznać, co tu się dzieje. Mi się to podoba, ale staram się nie przyjmować na odcinku. Jeżeli się podoba, zostaw lajka i tam wpadnij na Twitcha, tam sramy do wiadra, poddymiamy. Co? Zabijamy Fortnite frajerów. Prosta piła. I wpadnij na Rewinda, tam będzie na kanale Czechu. Pracuję nad nim z 10 dni i właśnie musiałem nagrać odcinek, żeby zresetować smooth, żeby odpocząć chwilę, bo utknąłem w miejscu. Do zobaczenia. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Dzisiaj pewnie nawet. No w następnym odcinku. Nara widzowie. Nara.